Smutne doniesienia. Magda Mołek w szpitalu, Anita Werner od razu zareagowała, wspiera koleżankę. Choć Magda Mołek pożegnała się z telewizją w 2019 roku, nie zniknęła całkowicie z mediów. Nadal aktywnie prowadzi swój kanał na YouTube. Jej konto na Instagramie także cieszy się sporą popularnością. Dziennikarka do swojego internetowego programu zaprasza najbardziej znane osoby w Polsce. W końcu uznała, że potrzebuje chwili przerwy i udała się na zasłużony urlop. Magda Mołek udała się na zasłużony urlop. O wakacyjnej przerwie Magda Mołek poinformowała pod koniec lipca. W mediach społecznościowych napisała: czas odpocząć. Po ponad 3 latach nieprzerwanej pracy, co wtorkowych premier na moim kanale na YouTubie, w moim stylu jest teraz zadbać o siebie samo i zrobić sobie wakacyjną przerwę. Pod postem fani Magdy Mołek wtórowali jej, zapewniając, że odpoczynek i dbanie o siebie są bardzo ważne. Jak czytamy w komentarzach: trzeba dbać o siebie, żeby móc dbać o świat. Tak, to ważne. Czas na odpoczynek i dla siebie. Udanego wypoczynku pani Magdo. Bardzo dziękuję za te wszystkie mega ciekawe rozmowy. Wakacyjny wypoczynek Magdy Mołek nagle został przerwany. Wakacyjny wypoczynek Magdy Mołek został jednak nagle przerwany przez wizytę w szpitalu. Jak się okazało, konieczna była pilna operacja. Zamiast wypoczywać, dziennikarka dochodziła do siebie. O wszystkim poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych. Miałam leżeć i pachnieć, hehe, ale konieczna była operacja. Wszystko jest już dobrze. Wracam do siebie, wracam do zdrowia i wracam z przekonaniem, że nic nie ma większej wartości w życiu niż wierność sobie. Pod każdym względem. I choć tyle wam o niej mówię, zapominam czasem sama. Magda Mołek tonie w morzu życzeń powrotu do zdrowia. Dziennikarka wykorzystała także okazję, by przekazać, że jej kanał ma się dobrze i czas rekonwalescencji wykorzystuje na wymyślanie zmian i nowych rozwiązań. Także pod postem, w którym informowała o swojej nagłej wizycie w szpitalu, posypały się życzenia powrotu do zdrowia od fanów. Nie zabrakło także ciepłych słów od kolegów i koleżanek z show biznesu. Magda, wracaj do pełni zdrowia. Dużo siły, napisała Anita Werner. Magda, trzymaj się bardzo proszę, skomentowała Karolina Korwin-Piotrowska. Zdrówka Madziu, dodała Agnieszka Włodarczyk.